Siemaneczko, witajcie na moim kanale. Ja jestem Amanda. Ze mną jest Lena, która zaraz do nas przyjdzie. O. Jak widzicie po tytule nasza Fini. Fini idzie do nas? Chodź tutaj. Chodź do mnie. Nie, Fini nas nie przyjdzie. Jak widzicie po tytule, Fini ma roczek. Miała urodziny wczoraj, czyli 12 września. Ale była niedziela bez handlu, ja wcześniej tego nie przygotowałam, bo jestem chora od środy, ale dopiero teraz idę do lekarza. Ja też mam katar. Tak więc przepraszam, ten próbowałam zmaskować się makijażem. Tak, idziemy teraz do forum po prezent dla Fini, idziemy po jakieś smakołyki, idziemy po balona z jedynką, ja jeszcze idę do lekarza. Tak więc, jeżeli podobał Wam się taki film, to koniecznie stawcie łapkę w górę, komentarz na dole. Subskrypcję na moim nosie. Dobra, na Leny nosie będzie subskrypcja, więc zapomnijmy o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. I co? I widzimy się pewnie... Forum. Forum? Tak. Widzimy się pewnie w forum. Gotowa do wyjścia? No tak. Leny styl po prostu, no nie? Dobra, jesteśmy w Carrefourze, bo chcemy kupić jakieś ozdoby. Chyba myszę albo słonie. Chciałam czapeczki. Widzisz tu gdzieś czapeczki? Nie ma tu. A takie są, ja chciałam jakieś różowe. No, my wybieramy jakieś baloniki. Muszę wziąć świeczkę, weźmiemy taką jedyneczkę, czy o taką. Ta mi się bardziej podoba. No, to jest ładne. Ładniusia. No. O, mama, o, różowa! Różowa jest nasza. Balony. Do czego robienia? No, do robienia balonów, kurczę, ale słodka. Nie. Trzeba wybrać talerzyki z Elzy, może weźmiemy. Nie, te w kropeczki są świetne. O, i kubki różowe. Ale Fini to nie lubi Elzy, Fini jest dziewczynka. Ej, mamo, to też jest ładne. No. Boż, błagam. Nie, na swoją rodzinę będziemy. Dobra, mamy talerzyki i kubeczki. Jestem ciekawa, czy Fini będzie umiała siedzieć przy stole, szczerze mówiąc. Jedziemy sobie teraz do Teddy'ego szukać dalej jakichś drobiazgów na urodzinki. Zabierzcie to dziecko ode mnie. Ej! Ej, dobra, dalsze czy jest zakupy? Ale patrzcie to. Ej, mama, co to? Ja to kupię na święta jej, jak będą jeszcze. Mikołaj. Mamo, patrz, to nie będzie biegała. I ciasteczko. Mamo, nie, Fini nie. Piękne i to są cudowne te rzeczy. Cześć. Co będziesz jadła? Hamburgera, frytki z kabuczą. Pika, pika. Pika, pika, czu. No. Dobra, czas na przerwę na kabusie. I można lecieć dalej. Czytaj, moja perełeczka. No. No, kupiliśmy, zrobiliśmy zakupy do domu. Chodź tutaj. Chodź tutaj, no. Uważaj. Mamy balony, patrzcie. Nie było różowej jedynki, ale mam taką żrawkę. I mamy takiego. Mam już jeden roczek. Tak więc my szykujemy urodziny urodziny Fini. Urodziny Fini i pokażemy Wam, jak przystroimy właśnie tutaj, powiedzmy, ten kącik dla Fini. Na pewno zrobimy jakąś fotę Fini z jedyneczką i tak będziemy robić co roku. Dobra, tak więc... Ta-da! Patrzcie na to! Fini, patrz! Ma balonika. W ogóle myślałam, że to taki duży balon, a to jest taki mały z brokatem. Kupiliśmy w ogóle taką matę. Ej, ona jest taka śliczna. Znaczy ona jest po prostu... ona nie będzie na stole ogólnie, tylko będzie na ziemi, tam gdzie Fini ma swoje miseczki. Mamy tutaj, tutaj zaraz będzie Fini tort z mięsa. Nie chcę. Zrobić taki mięsny torcik w kształcie serduszka. Chcę go zrobić i tam wbiję świeczkę, której oczywiście nie podpalę, no bo to jest piec i nie chcemy, żeby mu się stała żadna krzywda, ale chciałabym, żeby miała to, żeby miała zdjęcie. Chociaż nie wiem, bo Fini jest strasznym łakomczuchem i wydaje mi się, że kiedy ja jej dam
na misce jedzenie, to po prostu ona od razu na to rzuci. Mam nadzieję, że to wyjdzie, a nie rzuci się mi, żeby pożreć swój tort. No pokażę, jak wygląda pyszny tort. A mogę mięsa. Też pokazać go. Torcik na roczek. On ma kształt serduszka jakby, co? O, o, a tam. O. No i właśnie ja tym mówię. Ja pewnie foty nie zrobię sobie. Ale będę próbować. O, tutaj mamy cały chaos po urodzinach. No tak, twoje. Jeszcze wody trzeba ci nalać, Fini, co? A ty dasz radę zjeść przy stole, Fini? Fini, jak się czujesz, że jesz dzisiaj przy stole? No jedz. Wszystkiego najlepszego, Fini! Wrzucę wam tu gdzieś, tutaj gdzieś fotki, jakie zrobiliśmy. No ciężko było, żeby ten, bo Fini... No o, o. Fini sobie woli jeść. Fini już po prostu musiała zjeść. Jak? Smakuje ci to, jaki mamusia ci zrobiła? Jezu, jaki łakomczuch. Ona wygląda jakby w ogóle nie jadł ten pies, naprawdę. Fini, patrz! To masz od mamusi z kunksa. Bo jest jak ty. O, będziecie bawić? Za to, czym będziecie bawić? Fini, kolejne to jest Fini. To jest moje. A tu masz buta. Tak więc my teraz idziemy sobie z naszą Fini na dwór, na spacer, niech się wybiega, wyszaleje, bo widać, że jej się mega nudzi. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie stawić łapki w górę, komentarze na dole, subskrypcji. Nie zapominamy o dzwoneczku, Jezu, muszę wziąć antybiotyk, bo już przepraszam, że ja w ogóle dzisiaj tak źle brzmię. Mam problemy, żeby się wysłowić, skleić jakoś zdania, ale czuję się fatalnie. Ale czego się nie robi dla was. I dla budynku. Wiecie, że u mnie chyba straszy. Serio. Wierzycie w duchy? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli ktoś w ogóle do końca obejrzał ten odcinek, to dajcie znać w komentarzu, czy wierzycie ja w duchy. Ja wierzę w duchy. Ja wierzę w duchy.